Dzieci przecież wiedzą, że on jest nieślubnym dzieckiem. Nieślubne dziecko na Kaukazie jest bardzo źle widziane i przezywali go po, po, po gruzińsku. On bardzo źle oczywiście to znosił i dlatego mały Wowa bardzo szybko zapisuje się do e, tamtejszej szkoły sambo, samawarony. To znaczy szkoły, w której on uczy się walczyć, uczy się bronić. I, I szacunek wybija sobie małymi piąstkami, po prostu. To było jedyne zabójstwo, którego on nie chciał. Mianowicie, podczas treningu zbyt silnie rzucił swoim przyjacielem, który był bardzo chrubkiej postawy, i on no, skręcił sobie kark po prostu. I straszliwie to przeżył Putin. Terroryzm i terror są podstawą jego działania od początku jego prezydentury. Piotr Zychowicz, historia realna. Witam państwa. Historia dzieje się na naszych oczach. A dzisiaj wyjątkowy odcinek, odcinek, który nakręciliśmy w Bibliotece imienia profesora Richarda Pipesa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. No drodzy państwo, a gość no Naprawdę jestem zaszczycony. Bardzo dziękuję. Czy trzeba przedstawiać? Krystyna Kurczap-Redlich. Dzień, dzień dobry. dobry. Panu, dzień dobry Państwu. Czuję się zażenowana. A, reportażystka, pisarka i uwaga, powód, dla którego się dzisiaj spotykamy, autorka kapitalnej książki, absolutnie kapitalnej, Wowa Wołodia Władimir. Proszę bardzo. Opowieść o Putinie. Tajemnicę. Tajemnicę Rosji Putina. Tajemnicę Rosji Putina. Naprawdę niesamowita historia, niesamowita biografia prezydenta Rosji. Zanim porozmawiamy o naszym głównym bohaterze czy też antybohaterze dzisiejszego spotkania. To zanim zadam Pani pierwsze pytanie, to jeszcze krótka prośba do naszych widzów i podziękowanie. Dziękujemy bardzo za wsparcie. E, historia realna, drodzy Państwo, działa dzięki Wam. E, można nas wspierać na Patronite oraz na YouTubie. Wystarczy nacisnąć wsprzyj pod tym filmem. Subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie filmy i komentujcie. E, I przypominam, że współdziałamy z Fundacją ZARYS, która hmm. wysyła TIRy z pomocą medyczną na Ukrainę, a więc e, razem pomagamy Ukrainie. To co? Chyba to życie dopisało, czy też historia dopisała taki niesamowity, ostatni, czy też przedostatni rozdział do Pani książki. Spodziewała się Pani, że to się tak skończy? Nie, oczywiście, że nie. Pytano mnie, kiedy wojska się gromadziły na granicy ukraińskiej, czy możliwa jest taka realna, prawdziwa wojna. Mimo, że wiem o tym człowieku bardzo dużo, i śledziłam go psychologicznie, bo trudno było inaczej też. Do głowy mi nie przyszło, że, w, że dojrzało w nim tak potworne okrucieństwo. Do głowy mi nie przyszło, że będzie bombardował, e, bombardował Ukrainę. A właściwie, to ktoś kiedyś powiedział bardzo mądrze, że ludzie dobrzy, do których ośmielam się zaliczać, nie wyobrażają sobie potęgi zła w ludziach złych. I nie wyobrażałam sobie, tak jak wielu innych komentatorów, tego, do czego Putin się dopuścił. Po prostu, mimo że w gruzach w Czeczeniu, w groznym, siedziałam w takichże gruzach, bo tam nie było takich wysokich budynków. Tylko taka różnica, ale używano takich samych bomb. Próżniowych, kasetowych, wszystko to teoretycznie zabronione przez odpowiednie konwencje. No i widziałam to samo, co się teraz dzieje, że rosyjscy żołnierze wpadają do domów, zabierają co się da, to wtedy, 20 lat temu. A pamiętam, że weszłam do mieszkania, w którym był rozstrzelany telewizor, no bo telewizora nie mogli wziąć. Więc oczywiście gwałty, zbrodnie i wszystko, co się w człowiekowi w głowie nie mieści, już to widziałam 22 lata temu. I to jest najgorsze, że nie tylko ja przecież krzyczeliśmy o tym, pisaliśmy o tym, bo w Czeczeniu było bardzo dużo korespondentów zagranicznych, którzy się tam dostawali nielegalnie, tak jak ja. Bo legalnie Putin od razu zabronił wstępu dziennikarzom. I Trzeba było 20 lat, żeby świat się otrząsnął i zobaczył, kim jest ten potwór. A ten potwór, Władimir Putin, prezydent Federacji Rosyjskiej, który wydał rozkaz o ataku na Ukrainę, zaczynał jako mały, słodki blondyneczek o imieniu Wowa, o którym pani pisze. I chciałbym, żebyśmy podczas tej naszej rozmowy Zobaczyli, jak z takiego małego chłopaczka, który gdzieś tam biegał e, sobie po podwórkach Leningradu i w Gruzji i po górach, wyrósł właśnie człowiek, który rozpętał tak potworną wojnę i spowodował tak wielkie cierpienia. To zacznijmy od początku. 7 października 1952 roku rodzi się e, Putin, i proszę trochę nam opowiedzieć, bo chyba nie jest do końca jasne. Jak to było z jego rodzicami i jego tatą Szanowny i mamą? Szanowny panie redaktorze, nie ten ojciec, nie ta matka, nie ta data urodzenia i nie to miejsce. I pozwalam sobie w oparciu o y, psychologów twierdzić, że gdyby nie bardzo nieszczęśliwe dzieciństwo Putina, może nie mielibyśmy takiego potwora. Y, mianowicie tak, y, jest on synem nieślubnym, niejakiej wiery nikołajewnej, Putin. Wiera nikołajewna Putin urodziła się w miejscowości Tirehino, zaraz obok miejscowości Oczer czy Aczora, w województwo po naszemu permskie, Ural po prostu, miejscowość pełna Putinów. I ta wiera nikołajewna po prostu już jako osoba dość dojrzała, dlatego, że przecież to jest po wojnie i to nie są nastoletnie dziewczyny, które chodzą do szkoły. Wiera Nikołajewna, jako 20-latka chyba, yy, yy, uczy się w technikum rolniczym. I w tym, że technikum rolniczym, ucząc się już w okolicy, w miejscowości Oczer, poznaje niejakiego płatona Priwałowa, yy, zamieszkuje z nim, no i w pewnym momencie widzi, że jest w ciąży, ale akurat ona już była w ciąży, kiedy, się, kiedy jego nie było, nagle przyszła paczka, okazało się, że od jego żony. Ona nie wiedziała, że on jest żonaty. On jej o tym nie powiedział. Wiera Nikołajewna spakowała Manele z tegoż mieszkania, gdzie mieszkali, i wróciła do swoich rodziców, jak to zwykle dziewczyny robią w takich wypadkach. Gdzie została przyjęta bardzo dobrze, bo nieślubne dziecko w tamtych w Rosji w ogóle nie było problemem, szczególnie w okresie powojennym. I Wiera Nikołajewna żyje tam ze swoimi rodzicami, z trzema braćmi przez dwa lata, po czym jedzie na praktykę do ciepłego Uzbekistanu. Już jest wtedy elektromechanik, jest już prawie, że magister, elektromechanik rolniczy. Jedzie na praktykę do Uzbekistanu, do, do stolicy Uzbekistanu, do Taszkentu ciepłego i tam jest garnizon a w garnizonie wojskowi, a między tymi wojskowymi jest przystojny Gruzin, który nazywa się Georgi Osypashvili i zwrócił on uwagę na bardzo niepozorną Wierę Nikołajewną. Ona się natychmiast zakochała, a on zobaczył, że złowił ofiary na żonę. I jak to Gruzin zaczął jej opowiadać cuda niewidy, że jest bogaty, że ma wspaniały dom i takie różne. Takie różne opowieści, jakie zdarzają się ludziom Kaukazu. Bardzo lubią oni popuszczać wodzy fantazji. I bardzo szybko Wiera Nikołajewna wychodzi za niego za mąż i jedzie do Gruzji za nim. Do miejscowości Metehi, gdzie jego pałac okazuje się lepianką, gdzie nawet nie ma porządnej podłogi. No ale Cóż, miłość robi swoje, zostaje tam, ale bardzo tęskni za swoim synkiem i prosi swoją mamę, żeby jej do tej Gruzji przywiozła w I w w wieku trzech lat po raz pierwszy zostaje zamieniony w pakiet, który przecież nikt go o zdanie nie pyta. Zostaje z rodziny, do której przywykł, z, yy, spod opieki tych rodziców, których zapewne brał za swoich rodziców, Zostaje przekazany do obcych zupełnie ludzi. Matka jest dla niego obcym człowiekiem i ten, Georgi Osepaszwili, też. I zaczyna się jeszcze jako niebiesko-okiego, płowowłosego chłopczyka sympatyczne życie, które się kończy, kiedy zaczynają się pojawiać ich dzieci. No właśnie, i tutaj muszę powiedzieć, że ten rozdział pani książki jest bardzo taki przyjemnie to znaczy pojawiła się tam szybko przemoc po prostu, tak? I ten ojczym yy, Putina, co tu dużo mówić, bił go i to był taka, powiedziałbym, rodzina, jak dzisiaj powiedziano, dysfunkcyjna trochę, A, prawda? To totalnie. Po pierwsze, byli bardzo... Więc nieszczęścia spadły na małego Wowkę z dwóch stron. Ze strony rodziców. Wowka powiedzmy już, idzie do szkoły, prawda? Ma 7 lat. Yy, idzie do szkoły gruzińskiej i yy, tak, tato... Ten ojczym bije go, poniewiera nim. I przede wszystkim Wowa jest bardzo biednym chłopcem. Chodzi w obdartych, połatanych spodniach i bardzo często jest niedożywiony nawet. To jest jedno nieszczęście. A drugie nieszczęście to szkoła. No dzieci przecież wiedzą, że on jest nieślubnym dzieckiem. Nieślubne dziecko na Kaukazie jest bardzo źle widziane. I przezywali go po, po, po gruzińsku. On bardzo źle oczywiście to znosił. I dlatego mały Wowa bardzo szybko zapisuje się do y, tamtejszej szkoły Sambo, sama barony, to znaczy szkoły, w której on uczy się walczyć, uczy się bronić. I cały y, y szacunek wybija sobie małymi piąstkami po prostu. I jedyne, co go łączyło z kolegami, z jego przyjacielem, to to, że on, oni się bardzo chętnie bili. Oprócz tego, Wowa y, bity, prześladowany, przez niektórych tam kolegów czy koleżanki dokarmiany, yy, ucieka bardzo często nad rzekę kurę i łowi ryby. I to zostało mu na całe życie. To prawda, te czasami są takie, jak on jedzie na. Syberię na wakacje towarzyszą no, mu oficjalni tak. e, fotografowie. Z reguły tam łowi, właśnie, strągi, czy tak, z gołym torsem. Z gołem torsem tak. Dobrze, to teraz porozmawiajmy o tym drugim etapie jego życia. Ten pierwszy był, jak widzimy, bardzo nieszczęśliwy. E, w pewnym momencie on trafia do Leningradu. I e, jak to się stało? Bo trafia do rodziny, uwaga, teraz byłego enkawodzisty. Tak, ale jeszcze krótko, jak to się stało? Po prostu po pewnym czasie. Kiedy Wowa ma już 10 lat, jego matka widzi, że dalej tak być nie może, bo te prześladowania zaszły za daleko i zawozi go z powrotem do swoich rodziców pod Ural, do tej miejscowości Tirehino. I jej rodzice postanawiają zakończyć to życie i znowu zamieniają Wowoczkę w pakiet i Przekazują go do swojej dalszej rodziny, też Putinów, bo jak powiedziałam, w tej wiosce było pełno Putinów, i przekazują go do małżeństwa, do swojego kuzynostwa, którzy stracili, które to małżeństwo straciło już dwóch chłopców wcześniej: jednego przed wojną, a drugiego w czasie oblężenia Leningradu. I no, to są już ludzie dość zaawansowani wiekowo, ta kobieta. Kobieta, Maria Iwanowna, Putin, ma 42 lata, kiedy się pojawia Wowa. Ten pan jest dużo od niej starszy, ten przybrany już ojciec. No i do jak... w jakie warunki trafia Wowa? Otóż tak, po pierwsze, Maria Iwanowna przeprowadza chłopaka za rączkę na podwórko do chłopców tam tego, no to było takie podwórko, leningradzkie powojenne, że chuliganów tak. pełno. Opis tego podwórka I... jest niesamowity w Pani książce. To takie żuliki, można powiedzieć, prawda? Tam tak. królowały. Tak, tak, tak. No takie to były czasy wtedy. I, ale to jest ważne, co ona mówi. I to cytuje przyjaciel jego z podwórka. Chłopcy, przyprowadzam, to jest mój syn. Chłopak ma już de facto 10 lat. Potem mu zmieniono metrykę, o czym zaraz powiem. I mówi, to jest mój syn. Czyli oni go wcześniej nie widzieli, nie znali. Nikt nie widział tejże Marii Iwanownej w ciąży. Nikt nie widział jej z wózkiem. Nikt nie widział maleńkiego Wowy. Nagle się pojawia chłopaczek, ma małego wzrostu, to fakt, ale chłopaczek i ona mówi, to jest mój syn. I zaczynają się pierypałki tegoż syna z chłopakami na podwórku. Znowu jest obcy. Więc znowu musi się jakoś dostosować do, do zwyczajów tego podwórka. A podwórko było pełne chuliganerii. Dlatego też, że to były czasy, kiedy po amnestii, Beria zrobił wtedy totalną amnestię, bardzo wielu wypuścił mieszków z łagrów. Po śmierci Stalina to już było. Ci, którzy się nie, roz, nie rozpełzli po całym Związku Radzieckim. Niektórzy zawędrowali do Leningradu, tu nakradli, tu, tu pobili, a wszystko to się kumulowało na tym, że bardzo dogodnym do takiego bycia, do, takiego, do takiej egzystencji podwórku. Tak, I ale... tak właśnie, i w takich warunkach wzrasta mały Wowa, chuliganik. Chuliganik, właśnie, Podkreślmy tylko jeszcze raz, bo to jest też interesujące, bo tu się po raz pierwszy pojawia ten czekistowski ślad, no bo ten Tata, nowy, przybrany był właśnie podczas wojny w wojskach tam NKWD. To jest już interesująca rzecz, ale druga rzecz to wyjdźmy weź, trochę do przodu tym razem. E, to znaczy, kiedyś zapytano właśnie Putina, e, opisuje to pani w książce, e, a, o jego młode lata, a on powiedział, no, że był właśnie chuliganem. I ktoś spytał, ale jak okay. to? Mówię poważnie, byłem. I coś z tego chuligana zostało, prawda? To, to mało tego. Mało tego. E, to o wiele dalej się posuwa. Mianowicie, on rzeczywiście jest chuliganem, ale on nie jest pionierem. I to jest najważniejsze. Każde dziecko od pierwszej klasy w Związku Radzieckim był, należało do pionierów, a wowka nie. Wowkę dopiero przyjęto, kiedy on oficjalnie miał trzy lata, ale tutaj muszę zrobić w trend mały. Bo w Leningradzie z przerobiono metrykę Władimirowi. Cofnięto go o dwa lata, to znaczy on się urodził w 1950 roku, a metryka opiewa na rok 1952 i tak oficjalnie to do dzisiaj Państwo przeczytacie w każdej biografii. Zrobiono tak dlatego, że on musiał znowu iść do pierwszej klasy, mimo że już zaliczył szkołę trzy, trzy klasy. W Gruzji musiał iść tutaj do pierwszej klasy, ponieważ najprawdopodobniej on lepiej znał język gruziński od rosyjskiego i musiał się go uczyć od początku. Więc Tato, enkawudzista, bardzo jakoś umiejętnie postarał się o nową metrykę dla dziecka. I dlatego mówię, że nie ta data urodzenia, nie to miejsce, bo urodził się pod Uralem. A tutaj widzimy, że urodził się w Leningradzie. No i ma nie za, za matkę nie Wierę Nikołajewną, tylko Marię Iwanowną i ma ojca Spiridona. A w poprzednim poprzednio w ogóle tam gdzie była no, miejsce na ojca, nie było żadnego żadnej no to osoby. Tak. To i dodajmy, że nowy tatuś też mał ciężką rękę. E, Ale niestety. Pan powiedział NKWdista. Mało tego, że NKWdista. To NKWdista to jest, NKWD to jest organizacja poprzedzająca KGB, to jest policja, to jest wszystko, co można sobie najgorszego wyobrazić związanego z przemocą i z terrorem. I ten człowiek, Władimir Spiridonowicz. Wstępuje dobrowolnie do NKWD w 1937 roku, czyli w okresie największego stalinowskiego terroru. I on wstępuje do tych wojsk i zostaje wysłany w 1939 roku po, pakcie, po podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow na podbój Finlandii. No tak, to, to cieka, ciekawy ojczym. Dwa krótkie pytania jeszcze w sprawie tego, jak jesteśmy przy tej. Stalinowiec absolutny, wielbiciel Stali Staliny. Absolutny. Putin był ochrzczony? Według niego tak, ale nigdzie państwo nie znajdą prawdziwej, prawdziwego NATO, prawdziwej NATO dokumentacji. Bo jest taka plotka. On czasami mówił, że go chrzciła mama, kiedy był bardzo malutki, a kiedy indziej się mówi, że podczas pierwszej wizyty w Jerozolimie w 1993 roku, po upadku Związku Sowieckiego, jako dorosły człowiek. Raczej w to wierzę. To, dlatego Maria Iwanowna, kim jest ta matka? Maria Iwanowna jest kobietą nie tak wykształconą jak. no bo jednak jego poprzednia matka to, to uczyła się, studiowała. studiowała. Uczyła się i bardzo zaawansowana daleka jest ta nauka. Zrobię tutaj znowu dygresję. Pan mnie zaraz będzie bił, ale ja rozmawiałam z tą jego prawdziwą matką w 19 roku. Tak jest, pojechałam specjalnie do Gruzji, po to, żeby się z nią zobaczyć. Ona już, 90-letnia pani, opowiadała mi, jak ona czytała książki. Jak ona czytała książki w tejże Gruzji, jak ona, jak ona zna historię Gruzji. To mi opowiadała, z tą przez kraty. Jeśli do tego dojdziemy, to ja panu to dokładnie powiem. Ale opowiem. przez kraty, to ona jest zakonnicą? czy nie siedzi nie, w więzieniu? Ale skąd? Ani, ani w więzieniu jej nie puszczają po prostu nigdzie. Nie było jej córki w tym domu, w którym tam w tej miejscowości Metehi, i ona po prostu, no kraty taka siatka, ogrodzenie, Ach, ogrodzenie, Dobrze. ogrodzenie, takie, no z takiej kraty stalowej, podwójnie zamknięte. Żeby przypadkiem ktoś się tam do niej nie dobrał, dlatego że no być może ktoś chciałby ją jeszcze dziś i usunąć. Okej, okay, tak jak jesteśmy już przy rodzinie, zanim pójdziemy dalej, co to za historia z dziadkiem, który miał być kucharzem Stalina? Legenda? <laughs> Oczywiście bzdura totalna. Bzdura totalna, ale nie tylko, że miał być kucharzem Lenina najpierw, potem Stalina, to, jeżeli już jesteśmy przy Stalinie, zwróćmy uwagę na, na to, że Władimir Władimirowicz Putin chwali się tym, że jakiś jego przodek był związany w jakikolwiek sposób ze Stalinem. Gorbaczow nie wymawiał nazwiska Stalina w ogóle, wypuścił ostatniego więźnia politycznego. Jelc, przez nazwisko Stalin nie przeszłoby przez usta Jelcyna. Dlatego, że Stalin więził jego dziadka, więził jego ojca, więził jego wujka. I tak na marginesie zwróćmy uwagę, że Jelcyn stwarza nowy hymn Rosji, niwelując hymn Związku Radzieckiego i flagę Związku Radzieckiego. Przy Jelcynie jest nowa flaga. Putin wraca do hymnu radzieckiego. Tylko słowa są nieco zmienione i wraca i w wojsku przywraca starą flagę. I tutaj wypływa nam jego stosunek do Stalina. Bałwochwalczy. Jest rok 1961, nasz Wowa ma wtedy lat 11, jest już na leningradzkim podwórku, a czego młodzi oczywiście nie wiedzą, po śmierci Stalina był tak zwany XX zjazd, kiedy to Kolejny sekretarz KCKPZR, Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego zniweczy kult jednostki, czyli kult Stalina. Wszyscy zaczynają zrzucać masowo portrety Stalina i to dochodzi do Leningradu po jakimś czasie. I co robi nasz Wowa? Nasz Wowa wyciąga portret Stalina ze śmieci na podwórku i wieczorem yy, ku chwale ojczyzny przybija go do ściany domu. Niebywały. Skandal jest niebywały potem, ale on to robi w poczuciu znakomicie wypełnionego obowiązku, a ma wtedy lat 11. No dobrze, ale to też jest interesujące, że... Według... I, I wracając do tej całej historii z dziadkiem Stalina. Cały czas już w demokratycznej teoretycznie Rosji on się chwali tym coraz bardziej, ponieważ fantazję ma Putin nieprawdopodobną, kłamie jak znud, to jest też Podobno uzasadnione psychologicznie, mm -hmm. kłamie nieprawdopodobnie i coraz to zmienia, coraz to bliżej Stalina jest ten dziadek. Ale, i tu się muszę odwołać do kolegi dziennikarza znakomitego, Witek Szabłowski, pisząc o kuchni rosyjskiej, dociera do miejscowości Gorki i dokładnie bada przeszłość dziadka Stalina i potwierdza to, czego mnie się tak dokładnie znaczy, dziadka nie dało, Putina. dziadka Putina. Tak? Żadnym kucharzem Stalina nie był. Był kucharzem w y, domu wypoczynkowym Komitetu Partyjnego, mie, partii, Komite, Miejskiego Komitetu Partyjnego Moskwy. Dobrze. Okay, czyli, I to wszystko. Yy, ale, ale, no dobrze, ale, ale, ale Putin na przykład mówi: No, kiedy mój dziadek pracował ze Stalinem i pytają go w jego. W jego Yyy, jedynym prawdziwym wywiadzie, jeszcze przed, y, przed y, pierwszymi wyborami, dziennikarze prawdziwi. Jeszcze wtedy y, pytają go, no jak to, to y, Pański dziadek pracował tak blisko Stalina i udało mu się przeżyć, bo przecież Stalin wszystkich swoich z, 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 zabijał, bo był nieprawdopodobnie paranoicznie podejrzliwy. Ach, no widocznie zasłużył na to, żeby przeżyć od. Guzik, Boże, prawda. Dobrze dobrze gotował, tak. Ta, Boże dobrze gotował, Boże dobrze gotował. Nie był w ogóle ani blisko Lenina, ani blisko Stalina. Dobrze, to jak już jesteśmy przy tym wątku, to proponuję przejść do tego, co ma być jedną z naj... rzeczy, która ukształtowała najbardziej jego i jego karierę później, to znaczy on już jako młody chłopiec fascynuje się czekistami i już jako młody chłopiec uznaje, że Zostanie czekistą w przyszłości, że zostanie KGBistą i podobno sam poszedł. Nie dokładnie u... tak. No właśnie, jak Nie to było? Nie dokładnie tak. On Cię fascynował szpiegostwem, on Cię fascynował wywiadem, on Cię fascynował książką Szczyt i Miecz, to znaczy Tarcza i Miecz, gdzie, prawda, tam jest wspaniała historia jakiegoś wywiadowcy. On Cię fascynował tym, co. A przepraszam, a, a, a ja się nie zakochałam jako nastolatka w naszym wspaniałym J23. Oczywiście, no wspaniale. Co się Putinowi najbardziej w tym podobało? To, że jeden człowiek może wpływać na los organizacji i na los całych narodów. To mu się podobało. A oczywiście do wywiadu prowadziło, prowadziło KGB. Tylko. Więc nie chodziło mu o to, żeby być od razu w KGB, tylko żeby być szpiegiem. To mu się najbardziej podobało. No dobrze. jak, tam, no, jak trafił do KGB? Wszystkie te historie, jakie opowiada, że miał jako nastolatek, według oficjalnej, oficjalnej biografii, to miał wtedy lat 16, według prawdziwej miał lat 18, więc nie był już takim dzieckiem, idzie do, na ulicę Litiejną 4 w już wtedy, nie jeszcze wtedy w Leningradzie, oczywiście, i tam jest olbrzymi, ośmiopiętrowy budynek KGB. Z tego co on mówi, to tam od razu go ktoś tam przyjął i od razu z nim rozmawiał. Oczywiście to jest bzdura. Był tam trzykrotnie, podchodził, zameldował się w sekretariacie, wyznaczyli mu zameldował się najpierw na portierni oczywiście wyznaczyli mu termin przyjścia na rozmowę. Co to znaczy, że KGB wyznacza termin? To znaczy, że najpierw my cię bracie, sprawdzimy, kto ty jesteś taki, co się do nas rwiesz, do działu kadr w KGB w roku 68. Sprawdzili. No i przychodzi ten Wowka i prowadzi z nim, wychodzi mu naprzeciw, ktoś z sekretariatu kadr KGB, więc już wiedzą, z kim mają do czynienia. 20 minut trwa ta rozmowa. I oczywiście, jak ona mogła wyglądać? Ona mogła wyglądać tak: chcesz, człowieku, pracować u nas, to się najpierw zasłuż. A jak się możesz zasłużyć? No jak to jak? Donosząc. To była: Ty nam powiedz, co się dzieje wokół ciebie, co, Ty nam powiedz to, co nam jest, to, co jest dla nas interesujące, a my potem pomyślimy, co z Tobą robić. Wtedy tego. To prawdopodobnie było przedmiotem rozmowy, czego my nie wiemy, a wiemy to, co Wowa potem mówił, nasz Wołowia wspaniały, że on cię zapytał, co ma zrobić, masz się uczyć, a gdzie, a na prawie, a na przykład na Wydziale Prawa. No i Wowa się dostaje na prawo. Oczywiście tutaj słyszymy, że 40 osób na jedno miejsce, on cię dostaje. Mogę państwu opowiedzieć, jak on cię dostał. Jeśli mnie pan o to zapyta. Jak się dostał Putin na prawo? Putin się dostał na prawo dzięki temu, że najpierw dostał się do sekcji judo i tam zostaje się pod opiekę znakomitego trenera, który był pedagogiem, on się nazywał Rachlin i on poszedł do rodziców Putina. Którzy bardzo byli przeciwni jakimś tam takim zajęciom, o których pojęcia nie miał ten jego stali, stalinowiec, KGBista, lejący go też równo, powiedział, że bardzo to dobrze zrobi małemu Włowce. i rzeczywiście. I rzeczywiście stało się to, że Putin z tego chuligana, a nie pioniera, bośmy od, odeszli od tego, ja nie byłem pionierem, ja byłem huliganem. Y Putin przestaje być huliganem, bo zaczyna trenować u tego wspaniałego trenera Rachlina. I zaczyna, z, zaczyna się przekształcać w, z małego chłopca, który w ogóle w siebie nie wierzy, w małego chłopca, który zaczyna wierzyć w to, że coś potrafi. Zaczyna być, bo zaczyna mieć sukcesy w tym drzudo. Ale niestety, niestety zmienia się trener i z bardzo dobrego, z podopieki bardzo pozytywnego, pozytywnej osobowości trenera Rachlina dostaje się pod osobowość trenera, który ma inne nazwisko, nazywa się Uświacew i jest byłym kryminalistą. I yy, niestety on ma o wiele większy wpływ na tego wowkę niż poprzedni, niż poprzedni jego trener, ale on ma także znakomite znajomości wszędzie. Także jego znajomym jest jeden z zastępców rektora uniwersytetu i wowka dostaje się po prostu tam na ten uniwersytet jako jed, przy pierwszym podejściu, co wcale nie znaczy, że on Cię nie przygotowywał. Uczył się rzeczywiście bardzo solidnie na tyle na ile znalazł czasu między, bardzo wyczerpującymi tre... treningami. Okej, okay, ale tu muszę w takim razie wprowadzić pewien wątek. To znaczy, po pierwsze, napisała Pani kapitalne zdanie w książce, że judo to nie jest sztuka walki, to jest filozofia życia w ten sposób, żeby unikać ciosów. I myślę, że to w Putinie to judo zostało, ale tutaj teraz powiedzmy o rzeczy, którą zszokowała mnie, muszę powiedzieć, w książce, to znaczy on zabił człowieka. W trakcie jednego z tych treningów, mam na myśli tego swojego przyjaciela. Co to za historia w ogóle? To było jedyne zabójstwo, którego on nie chciał. Mianowicie, podczas treningu zbyt silnie rzucił swoim przyjacielem, który był bardzo chrupkiej postawy, i on no, skręcił sobie kark po prostu. I straszliwie to przeżył Putin. Bo to on go namówił na judo w ogóle, prawda? On na go namówił sportu. na judo. To był chłopak, z którym on cię bardzo przyjaźnił w czasie studiów. I tak jak opisują koledzy, tak strasznie płakał podczas jego pogrzebu, że, że nie można było tego płaczu zapomnieć. To był jedyny jeszcze jakiś przejaw ludzki wtedy przy, przy śmierci. I rzeczywiście on bardzo tego nie chciał, ale potem po latach, kiedy go zapytano o to, no cóż, stało się nieszczęście, szkoda chłopaka. A, a, a Putin ma na sumieniu tyle zbrodni, tyle zabójstw na jego polecenie, że to po prostu, gdyby kiedykolwiek mógł stanąć przed sądem, to sądzę, że niejedno do żywocie by tutaj. Wystarczyło. To proponuję, że to był, powiedziałbym, obraz pierwszy, jaki pani zarysowała: dzieciństwo, młode lata, to co go kształtowało, jakie doświadczenia życiowe. To teraz porozmawiajmy o KGB, o tej jego karierze w służbach sowieckich. I tutaj oczywiście to hasło Drezno, bo on oczywiście ma tam karierę, ale taką najbardziej znanym elementem tej kariery to jest wyjazd na placówkę, jak to się mówiło w tamtych czasach. On zostaje. No właśnie, rezydentem KGB w Dreźnie, w NRD, przypomnę, czyli w wschodnich komunistycznych Niemczech. Co tam w ogóle Putin robi? To jest dla niego jakiś nowy światło. On chyba po raz pierwszy wyjeżdża w ogóle z Związku Sowieckiego, prawda? Po pierwsze, po pierwsze, Putin bardzo chciał być szpiegiem i bardzo mu to nie wychodziło. Przez pierwsze, on 10 lat siedzi w Leningradzie i przekłada przez pierwsze 5 lat przekłada papiery. Jest w sekretariatach, pracuje głównie w sekretariacie. I zostaje wysłany na naukę, ale na wzmożenie, na wzmocnienie tej wiedzy, którą posiadał, czyli wiedzy donoszenia. Cały czas jest, i on pracuje w wydziale piątym, czyli w wydziale zwalczającym dysydentów, czyli zajmującym się walką ideologiczną. Czyli szuka dysydentów, prześladuje ich, śledzi i tak dalej, no, znamy to z rodzimego podwórka również. Dostaje się wołodia do drezna, co absolutnie nie jest miejscem prestiżowym. Jest to NRD. Nie jest to wywiad zachodni, nie jest to wysłanie go do, no, na zachód jako prawdziwego szpiega, nielegała, bo szpiedzy dzielą się na legalnych i nielegalnych. Legalnych szpiegów teraz wywalono z Polski 45, czyli dyplomatów. Wiadomo mniej więcej, co oni są, ale jest masa nielegałów, czyli takich, o których nigdy się nie domyślimy, że są szpiegami. Różne tam... Pod przykrywką Pod przykrywką tam. handlową, pod przykrywką naukową i tak dalej. I to jest prawdziwy szpieg. Prawdziwym szpiegiem jest nielegał. A on został wysłany do jednostki KGB w Dreźnie i zaczął pracować jako szef jako dyrektor Domu Przyjaźni Niemiecko-Radzieckiej. No tak, dodajmy, że o rodzinie Putina, o jego niesamowitych damsko-męskich również sprawach, dzieciach, porozmawiamy w drugiej części tej rozmowy, która również niedługo, drodzy Państwo, pewnie jutro opublikujemy na. YouTube, natomiast no mi, że jedzie tam z żoną Ludmiłą. Oni biorą ślub w. 80. poznaje roku. w 83 e... roku, biorą ślub w 84 roku, w 85 roku tuż przed wyjazdem do Drezna rodzi się Masza, bardzo ładna zresztą. I w Dreźnie potem rodzi się Katia. Tak. Już. To o dziewczynach porozmawiamy, o trzech kobietach w życiu Putina e, proponuje. O trzech oficjalnych. O trzech oficjalnych, oczywiście, proponuje w drugiej części. A teraz porozmawiamy o tym Drezie. No bo jednak, oczywiście, NRD to jest NRD, ale w porównaniu z Leningradem ale... myślę, że jest to jednak ciekawy, nowy świat. I to jest tak. Kiedy tak śledziłam, śledziłam, czym się Putin zajmował naprawdę. Oprócz tego, co bardzo mnie zainteresowało, to. Że on był właśnie tym y, pracownikiem KGB y, w Dreźnie, który dysponował fałszywymi papierami. I on, jako właśnie taki, spotyka się z przedstawi przedstawicielami RAF-u, ROTE Arme frakcją, Czerwonymi Brygadami. Y, to znaczy, Czyli terroryści tacy, którzy. Absolutnie. Absu bardzo mnie to interesowało, kiedy miałam lat naście, taka prawdziwa, piękna, terrorystyczna, yy, bardzo pozytywnie wtedy przedstawiana przez kraje socjalistyczne organizacja, dlatego że walcząca z kapitalizmem, no, yy, tam zabijająca tych wstrętnych kapitalistów. Tylko powiedzmy jak, porwania samolotów, zamachy terrorystyczne, uprowadzenia, morderstwa, yy, to była tak. ta rewolucyjna walka. To rachy. była rewolucyjna walka i... Yy, oni mają centrum w Dreźnie, To znaczy, że pod Dreznem były ich, ich ćwiczebne pola. Ale to znaczy, że jeżeli spotykają się z Putinem, to ten Putin ma im coś do przekazania. Przecież nie spotykają się tylko po to, jak to gdzieś tam w książce Maszyngesę, na przykład, czytamy, że. To były towarzyskie spotkania. To nie były, według mnie, towarzyskie spotkania, dlatego że wtedy pierwszy raz Putin spotyka się z terroryzmem, styka się z terroryzmem, a terroryzm i terror są podstawą jego działania od początku jego prezydentury, jeszcze przed jego prezydenturą. I on już widzi, że przy pomocy terroru. Zresztą on był uczniem Andropowa, a Andropow był właśnie tym, który upowszechnił radziecki terroryzm w całym świecie. I ja się dowiedziałam lata później, rozmawiając z członkiem ROTE Arme frakcji. Oczywiście byłem już wtedy członkiem w Rzymie, mi się tak udało. Dopiero wtedy dotarło do mojej absolutnie tępej głowy, że Obozy ćwiczebne dla tych terrorystów komunistycznych, i że oni byli y, wyposażani w broń polską, w broń czeską, i że w ogóle my byliśmy częścią tej organizacji terrorystycznej. I co Putin wynosi? Putin wynosi z Drezna to, a poza tym on jeszcze. Miał dostęp razem z tymi papierami swoimi, które sam produkował, do Austrii. A Austria wtedy jest centrum wywiadu z całego świata. I jest, co znalazłam w austriackich pismach wiedeńskich, takie wspomnienie, że Putin miał. Wśród członków parlamentu, swoich agentów, ówczesnego parlamentu, swoich agentów, których jak to on oszukiwał finansowo. To znaczy, oni dostawali garze z KGB, on im wypłacał połowę tej garzy, a kazał im podpisać, że, 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 że wzięli całość. Ale zastanówmy się nad tym, że Austria po dziś dzień jest najbardziej prorosyjską w tamtym terenie, o Państwie. Czyli zebrał haki pewnie na kogoś myślę, że tak, ale także przecież tańczył na ślubie minister, pani minister spraw zagranicznych czy spraw wewnętrznych Austrii. Ale także jakoś ze strony Austrii wypływają zawsze zastopowanie na przykład no, sankcji wszelkich sankcji sankcji. To jest druga sprawa. Więc, jedna sprawa to jest zetknięcie z terroryzmem, z terrorystami i ze sposobami działania terroryzmu. Druga sprawa, Austria i wpływ na, na jakieś osoby z Austrii, których, które być może wpływały, na które on miał wpływ po dziś dzień. Trzecia sprawa, on, jak twierdził jego szef ówczesny, miał bardzo duże sukcesy w werbowaniu studentów z Tam studiujących na politechnice studentów z państw środkowego wschodu, Bliskiego Wschodu. I mnie się wydaje, że wszystko to przydało się bardzo Putinowi, kiedy został w 1998 roku szefem FSB. I jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, którą. Która była największym oficjalnym osiągnięciem Putina w Dreźnie. Otóż już zaczynają się rozruchy, już zaraz będzie się burzył mur, ale w każdym razie już Niemcy ruszają falą, zbierają się i tłumem ruszają pod budynki, pod budynki Stazji, z którymi Stazji współpracowało oczywiście z KGB ręka w rękę. I Putinowi udaje się uratować z budynku Stasi, czyli służby specjalnej w Republiki Niemieckiej Republiki Demokratycznej, całe dossier, wszystkie akta agentów niemieckich działających na KGB. I teraz wyobraźmy sobie Putina, który zostaje szefem FSB w 1998 roku i który ma do dyspozycji agentów niemieckich, agentów austriackich i agentów Bliskiego Wschodu, którzy bardzo mu się potem przydali w rozpętaniu wojny w Czeczeniu, która wyniosła go na fotel prezydenta. Na fotel prezydenta. Yy, jeszcze krótkie tylko pytanie, bo chciałem zamknąć Drezno tą słynną legendą. Według legendy oficjalnej yy, tłum złowrogi, pijany piwem i wolnością, zbiera się, kiedy pada... Komuna e, pod właśnie budynkiem, w którym urzęduje Putin, budynkiem KGB w Dreźnie. No i e, armia czerwona tam siedzi z karabinami, ale Putin wychodzi i ratuje sytuację. Jak tak za tłum w ogóle? Otóż. Jak to było? Z opowiadania na opowiadanie jest to coraz bardziej bohaterskie, ten tłum jest coraz większy i, i, i coraz bardziej pijany. Otóż tak. Ulica, przy której mieściła się ta willa, to była ulica zupełnie nieduża, willa też niewielka i żaden tłum by się tam nie zmieścił. Otóż istotnie, był to no kilkudziesięcio może osobowa grupa, która pod budynku Stazi mieszczącego się nieopodal, ruszyła pod budynek KGB myśląc, spodziewając się, że jest to właśnie budynek KGB ale nie mając na to żadnych dowodów. I wtedy Putin wychodzi i mówi po prostu rozejdźcie się, bo tutaj nie macie nic do, 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 do roboty. Oni pytają, a kto ty jesteś, a kim ty jesteś, a jestem tłumaczem. A co to jest za budynek? No to jest budynek pracowników, którzy tutaj pracują za zgodą ministerstwa. Więc rzeczywiście Wychodzi, rzeczywiście ich, że tak powiem, przegania w sposób dość łagodny, się do nich zwracając, i rzeczywiście stoi u jego boku dwóch strażników, którzy trzymają yy, automaty w rękach. No tak, że Putin przedstawiał to potem po latach, że on uratował przed tych ludzi przed masakrą, że gdyby nie on i jego mediacyjne Jaki zdolności. A to... ludzi, tam były cztery osoby na krzyż. Okej, okay, dobrze. Putin wraca po upadku komuny w NRD do Związku Sowieckiego, jest załamany, mówi, że w Leningradzie będzie taksówkarzem. Eee, rzeczywiście jego kariera się załamuje, zostaje, no co, wyrzucony z tego KGB chyba, prawda? I dlaczego? Tutaj jest właśnie sprawa, o której ja nie znalazłam wzmianki w żadnej biografii, że Putina wywalono z KGB. W KGB wtedy uważany za bardzo porządnego, Pan generał Szebraszyn wzywa Putina do siebie i wywala go jako nieprzydatnego do służby z tej instytucji. O czym właściwie nikt nie wspomina. A dlaczego tak się stało? Prawdopodobnie Putin już wtedy przejawiał zbyt wielką chciwość, to wiadomo, ale on wszedł. W nielegalne związki z zachodnio biznesem, biznesmenami. Mnie się wydaje, to najbardziej prawdopodobne. Także podobno zarzucano mu, że wszedł w kontakty z zachodnio niemieckimi służbami specjalnymi, co jest możliwe, nie wiem, ale na to nie mam żadnych potwierdzeń oprócz przypuszczeń. Tak czy inaczej, zasłużył na to żeby ówczesny generał powiedział mu: Dziękujemy Wam, Władimir Władimirowicz. Jesteście wyswabłodni. I koniec. co Gdzie jest potwierdzenie takiej sytuacji? W sytuacji finansowej Putina po powrocie. Nie mają nawet, wraca do mieszkania, zresztą mieszkania, które dostał jego, ten, ten, ten jego oficjalny ojciec. I nie mają tam nawet na remont, nie mają pieniędzy na remont, nie mają pieniędzy na meble. W pamiętnikach jego żony stoi czarno na białym, że ona nie wiedziała, za jakie pieniądze będą żyli w przyszłym tygodniu. I to jest dla mnie potwierdzeniem, że prawdy o tym, że Putina z KGB po prostu wygalono. A to jest ciekawe, że nie mają co włożyć do garnka, a kilka lat później dosłownie Putin kupuje piękną willę w Austrii i jeździ... Nie nie nie, 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 nie. On chciał kupić willę w Austrii, nie kupił jej. Aha. Więc tak, jest rok 90 i Putin wraca do rzeczywistości kompletnie sobie obcej. Obcej psychicznie, bo on nigdy... Czego mamy dowód dzisiaj najbardziej tragiczny, ale de facto Władimir Władimirowicz nigdy nie wyrósł z wowy, pozostał cały czas tym wową, który ten portret Stalina taszczy z, ze śmietnika. I on, ponieważ nie mógł kontynuować swojej ideologii, pielęgnować swojej ideologii wielkiego państwa, wielkiego mocarstwa jakim stał się Związek Radziecki dzięki władzy Josifa Wisarionowicza, zajął się pieniędzmi. Jest taka piękna scena opisywana przez jednego z ówczesnych pracowników merostwa, kiedy ten mówi zaczyna rozmowę z Wołodią o sprawach, politycznych, a ten mu mówi: "A daj ty mi święty sposób, babki nada działać, babki nada działać, babki to znaczy kasę na, trzeba robić". I rzeczywiście zaczyna robić kasę i w 1992 roku już pojawia się Putin w Austrii z zamiarem kupna y, da, y, kupna willi w tejże Austrii. Czyli dysponuje środkami, czyli nie dochodzi, nie dochodzi do skutku tak. ta transakcja, ale on już na Ma na to pieniądze. No dobrze, to y, zanim przejdziemy do tego momentu, kiedy został szefem FSB i wszedł na drogę do. Y, to te, się zajmiemy tym, czy, co on robił w tym w Petersburgu. W Leningradzie. No właśnie, przepraszam, to już jest Petersburg, czasy się zmieniają, flaga się zmienia, ale Putin się nie zmienia. I tutaj muszę powiedzieć, że byłem no, absolutnie zszokowany tym, bo on, dodajmy, drodzy państwo, jest de facto zastępcą mera Sobczaka. I po prostu to jest jakaś organizacja przestępcza z Pani książki wypływać i faceci po prostu zajmują się głównie przekrętami. Otóż Anatolij Sobczak, wspaniały demokrata, absolutny lider demokracji, jest przede wszystkim wspaniałym mówcą, ale on został liderem demokracji na polecenie Szefa ówczesnego KGB Kruczkowa, dlatego że KGB go przygotowywało do ewentualnego przejęcia prezydentury po Gorbaczowie. No dobrze, sobczak jest kreacją służb, a Putin jest kapciowym sobczaka, można tak powiedzieć? Sobczak zostaje wybrany bodajże w maju, a już w czerwcu tworzy. Komitet do spraw zagranicy, na czele którego stawia Putina. Czyli oni już z góry wiedzieli, czym się będą zajmować. A więc sprywatyzowali porty. I w, przez te porty przepływa, przepływają narkotyki z Kolumbii. Na ogromną skalę. Przez te porty, to jest z Zachodu, a z byłego Związku Radzieckiego. Sprzedają całą armię, oprzyrządowanie armii, sprzedają łodzie podwodne, sprzedają no wszystko, co można sprzedać, co należy do wojska, po zaniżonych cenach, bo o to chodzi. Sprzedają metale szlachetne, sprzedają na co też dostają lewe zezwolenia z Moskwy i na przykład oszukują miasto Leningrad, miasto Petersburg już wtedy oszukują na 93 miliony dolarów. To zostaje udowodnione przez radę miejską. Rada miejska rozpoczyna śledztwo w tej sprawie. Efekty śledztwa wysyła do prezydenta Jelcyna, który notabene nie cierpi Sobczaka, bo Sobczak cały czas naśmiewał się z niegramotnego Jelcyna, ale to do Jelcyna prawdopodobnie nie dociera, tylko zostaje już przez uprzedzonych ludzi z powrotem zawrócone do Petersburga. Więc nikt się nie, nie dowiaduje o tych potwornych przekrętach. Handlują narkotykami, handlują tym wszystkim, co powiedziałam. Ale co jeszcze? Jeszcze Putin ma pod swoimi rządami cały hazard petersburski. To znaczy, aby nawet otworzyć te jednorękiego, przepraszam, jednorękiego bandytę, te, 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 te automaty, też trzeba było dać spore łapówki wicemerowi y, y, Putinowi. Jak wspominają Putina współpracownicy? Na początku mówią, przez pierwsze miesiące, że był bardzo zaangażowany, był bardzo zaciekawiony tą pracą, był z, Zdawało się, że będzie świetnym administratorem. A po jakimś czasie biurko Putina było puste, on był zacięty, małomówny. Tak zresztą przedstawia go jego przyjaciel: że Putin się szalenie zmienił, że właściwie nie można było już z nim pogadać. I, i Putin zajmuje się tylko tym, co można y, m, powiedzieć no, przekrętami. Prze, prze, ale ale co, jest, co jeszcze jest ważne? Wy, wtedy w Petersburgu yy, króluje mafia tambowska. To jest ta sama mafia, z którą wcześniej zapoznał go jego trener, Uswiacow, który na swoim nagrobku, bo go w końcu zamordowano, wcześniej powiedział, że jeśli kiedykolwiek umrze, omówię o trenerze, trzeba napisać: Ja nie żyję, ale mafia wiecznie żywa. I tak jest do tak dziś. Jest. I tak, i tak jest do dziś na, na, na tym nagrobku. To jest niebywałe po I prostu. I Putin przy pomocy tej mafii tam zaczyna opanowywać cały Petersburg. I tutaj, tutaj chcę wprowadzić wątek, który no po prostu powalił mnie. To znaczy w pani książce, mianowicie. No dobrze. Wiemy, jak wyglądała Rosja w latach 90 -tych. Wiemy, że wszyscy brali tzw. prowizje. A Polska prowizje. też nie wyglądała lepiej. Tak, no ale... no, chyba tak nie nie no ale, ale na tle wam... całej, całej Rosji, biorąc bandyckiej, tak. na tle całej Rosji, ja byłam wtedy w Moskwie, bandycka Moskwa, na tle tej całej, Mosk tej całej bandyckiej Rosji, Petersburg był nazywany bandyckim Petersburgiem. Czyli stopień bandytyzmu był o wiele większy w tym, że Petersburgu. Ja byłam w tamtym czasie, wyjechałam do Petersburgu. Byłam w Petersburgu tuż po tym, jak, jak, jak już nie było tam Putina. To było zrujnowane miasto. Słuchajcie, w porównaniu z kwitnącą Moskwą, to było mas... miasto, w którym oni nie zrobili absolutnie niczego. Chyba ani jednego porządnego remontu nie zrobili. To było pieniądze. Wyparowywały, ale to wszystko, o czym pani mówi, to są głównie w przekręty po prostu, tak? Ale no chcę nie, to prowadzić... są zbrodnie to są po... to, to te. No tak, są... ale teraz właśnie chcę prowadzić to, to tych naprawdę twardych zbrodniach. To znaczy, ja jest rozdział w pani książce, w którym są wymienieni ludzie, którzy w jakiś sposób narazili się Putinowi i tym ludziom, którzy dokonywali tych przekrętów i tak, powiedzmy krótko, jednemu snajper strzelił w głowę w samochodzie, innego zastrzelono na czarnej klatce schodowej, gdzie wcześniej wykręcono żarówki, kogoś tam znaleziono na śmietniku, inny został uduszony. Po prostu co się dzieje? Tam jest jakaś też taka rodzaj takich mafijnej vendetty tak? Czy jest dowód na to, że Putin był rzeczywiście powiązany z tymi zabójstwami tych ludzi w Leningradzie w tamtych latach? Nie, to są wszystko poszlaki. To są poszlaki, które yy, wydają się, gdyby to był proces poszlakowy, to w tym procesie poszlakowym można by było udowodnić winę y, ówczesnego wicemera i mera również. Ale ponieważ nigdy nikt, procesu takiego, żadnego procesu, w żadnej z tych spraw, o której mówię, nie było procesu, został o to oskarżony człowiek którego Putin zwepchał do, na całe życie do, do tego, do łagra i który w tym łagrze zginął. I na procesie tego szwaceta, ja tutaj o nim kilkakrotnie piszę, na jego procesie jemu przypisano te wszystkie zbrodnie. Jego też skatowano przy okazji, skatowano tak na jest, ale jego skatowano już w 1992 roku, jak Putin to tylko, jak on tylko zaczął udowadniać przekręty Putina, to już wtedy zdarto się do jego, do, do, do mieszkania, już wtedy go pobito i... Stalowymi rurkami. To są tak. jakieś niesamowite historie. Każdy człowiek, który nadepnął na odcisk Putinowi, potem miał jakieś kłopoty. Do jednego jest, pana przyjechał. Drodzy podwiechnął... Państwo, to jest, bardzo trudno się mówi o tym, ja tę książkę pisałam 3,5 roku, dlatego, że zebranie wszystkiego razem i udowodnienie, ponieważ moja książka, wydaje się, jest aktem oskarżenia z uzasadnieniem. To znaczy, tam na wszystko, o czym mówię, jest potwierdzenie. I na zlecenie Putina zostało dokonanych masę zbrodni. No zresztą pisze o tym na przykład Felsztyński-Prybyłowski w książce FSB. O FSB, po prostu, która ukazała się u nas kilka lat temu i ma w tytule FSB. I tam także jest kilka, kilka zbrodni dokonanych zdecydowanie. Po prostu nie mógł tego zlecić: zabójstwa poprzez otrucie i tak dalej, nikt inny poza Putinem. A to, jest, to są jeszcze czasy, zanim on trafia do Moskwy. No właśnie, to o tym zaraz porozmawiamy, ale na sam koniec prowadziła Pani postać jego mentora czy też może inaczej współpracownika, czyli Sobczaka yy, i Sobczak też ginie w bardzo podejrzanych okolicznościach. Proszę opowiedzieć jak zginął Sobczak. Jest już okres, kiedy Putin jest jawnym, jedynym kandydatem do stanowiska prezydenta. Już, już mają się odbyć jego wybory w marcu 2000 roku. W styczniu, bodajże, wraca Sobczak do, z Paryża wraca do, no, do Rosji. Najpierw do Petersburga, potem do Moskwy. I tak się dzieje, że Putin bierze go do swojego sztabu wyborczego. Wiedząc doskonale, że Cały czas proces przeciwko Sobczakowi się rozkręca. Mhm. Za te właśnie I że wspólne przekręty. W za te gradzie. wspólne przekręty. Mhm. I że cały czas owa partia komunistyczna i, y, y, s, nie ustępuje, i że przeciwko Sobczakowi, a zatem i przeciwko Putinowi lada moment będą wysunięte już nie działa, tylko armaty. A tutaj, za parę miesięcy, jest jego, są jego wybory. I Putin wysyła Anatolia Sobczaka do Kaliningradu na spotkanie z wyborcami. I tuż pod Kaliningradem jest hotel, w którym ma nocować Sobczak. Sobczak jedzie do hotelu i kładzie się wieczorem w swoim pokoju, i rano już nie żyje. I okazuje się potem, że coś musiało się dziwnego dziać, ponieważ dwie osoby, dwóch panów, którzy towarzyszyli Sobczakowi, mówili, że siedzieli razem z nim w tym pokoju przez jakiś czas i bardzo się czuli. Bardzo jednemu zrobiło się niedobrze, drugiego zaczęła boleć głowa. Podeszli do okna, okno było zabite. Nie można było okna otworzyć. Mhm. Czyli trucizna została rozpylona I... w środku. Nie, nie rozpylona. I oni pożegnali się z sobczakiem. Sobczak się już nie obudził. Okazuje się, że najprawdopodobniej trucizną została namazana żarówka przy łóżku sobczaka. I pod wpływem ciepła uwalniała się ta trucizna? Tak truci. jest. Dowody na to są oczywiście pośrednie. To znaczy, potem sobczaka przewozą do szpitala, gdzie ma być dokonana sekcja. Cały szpital jest otoczony znowu. FSB i nie ma żadnej możliwości wejścia do tej sali, nie ma żadnej, w ogóle do sali tam, do sekcji, żeby uczestniczyć przy sekcji mowy nie ma. Nie można wejść do szpitala, mało tego, kiedy z lotniska w Kaliningradzie ma być przewiezione, przewiezione ciało Sobczaka do Moskwy, znowu całe lotnisko jest otoczone wojskiem. Sobczak, jego mentor, człowiek, któremu Putin wystrzelił, bardzo wysoko umarł. I to Putin został prezydentem. A o tym, co robił jako prezydent, o tych wszystkich wojnach, na które poszedł i które wywołał, skończywszy na tej agresji na Ukrainę, która teraz trwa, o jego kremlowskich latach, ale także jego rodzinie, porozmawiamy w drugiej części naszej rozmowy. E, drodzy Państwo, bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka, moim gościem była Pani Krystyna Kurczap-Redlich, autorka książki Wowa Wołodia Władimir, bardzo Państwu ją polecam. E, bardzo Pani dziękuję. Ja też dziękuję, ale streszczać 700 stron to jest strasznie <słuch> trudno. Drodzy Państwo, wracamy jutro z drugą częścią i tymczasem bardzo dziękuję jeszcze raz za obejrzenie, dziękuję za wspieranie kanału Historia Realna. Możecie nas Państwo wspierać na Patronite oraz na YouTubie, wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem. Przypominam, że jesteśmy kanałem niezależnym, działamy dzięki Państwu. Subskrybujcie kanał, lajkujcie filmy, komentujcie i przypominam, że współdziałamy z Fundacją Zarys, która wysyła pomoc medyczną na Ukrainę. Wielkie brawa dla Fundacji Zarys Piotr Sychowicz, historia realna.